Witam Was, to będzie mój pierwszy film. Nigdy nie planowałem, aby cokolwiek nagrywać. Natomiast myślę, że chciałbym spróbować tutaj i pokazać parę rzeczy, które wykonuję sam, czyli jak serwisuję motocykle. Natomiast chciałbym zacząć od prezentacji nowego interkomu, który sobie sprawiłem. Jest to amerykańska firma Uclear Motion 6. Jest to środkowy zestaw tego producenta. Występuje jeszcze model niżej, który jest w starszej wersji Bluetooth, oraz model wyżej, który od tego różni się tym, że ma czujnik wstrząsowy, który po upadku wysyła automatycznie SMS-a na wskazany numer, natomiast nie nad tym chciałbym się skupiać. Chciałbym pokazać i krótko zrobić recenzję tego konkretnego modelu Motion 6. Miałem okazję go testować na jesieni dzięki uprzejmości dystrybutora, czyli w firmie Contel. Testowałem go przez 3 dni. Mogłem sprawdzić, jak to działa przed zakupem, ponieważ wcześniej użytkowałem inne interkomy marki Scala. Zaczynałem 10 lat temu od modelu Q2, później G4. Następnie przez 3 lata użytkowałem model Q2 w wersji Dual, jeżdżąc razem z pasażerem. I generalnie spełnia moje oczekiwania do momentu, kiedy nie zakupiłem sobie nawigacji TomTom'a 550. I zaczynało mnie to mało zadowalać, ponieważ były drobne problemy z komunikacją typu Scala, TomTom i telefon. No i szukałem jakiegoś innego rozwiązania. Wpadł mi w ręce właśnie Uclear. On już działał dużo lepiej, ponieważ ma Bluetootha 5.0. I moje testy przebiegły dość pozytywnie. Nie chcę się opowiadać o tym, jakie ma suche dane ten interkom, bo to każdy może sobie sprawdzić w internecie. Producent się chwali, że ma zasięg do 1-2 km, działa w technologii mesh, czyli każdy następny rider poszerza jak gdyby odległość. Dzięki temu tak naprawdę ta odległość jest nieograniczona w pewnym momencie. Natomiast nie o tym chciałbym powiedzieć, bo suche dane każdy może sobie sprawdzić. Chciałbym pokrótce powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce u mnie. Natomiast pokażę, jak wygląda zestaw. Zestaw wygląda w ten sposób. Dołku. Dostajemy dwa interkomy, bardzo duże głośniki. No i tu jest jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podobała w mojej skali Q2, że gdy jadąc do powiedzmy 120-140 na moim motocyklu, jeżdżę na Kawasaki GTR 1400, więc mam dość dużą szybę, no to ja raczej bez problemu słyszałem i słyszeli mnie, rozmówcy rozmawiając przez telefon. Natomiast na drugim motocyklu R6F ta szyba jest dużo niższa, no to tam przy 120 już był problem ze słyszalnością. No już nie wspominam słuchania muzyki, której przy tej prędkości już praktycznie nie dało się słuchać. No i zacząłem szukać właśnie czegoś innego. Jeżeli coś będę mówił nieskładnie, nieporadnie, wybaczcie mi, pierwszy film, pierwsze koty za połowę. Tutaj są już dużo większe głośniki. Tak to wygląda. One są dość pokaźnych rozmiarów i są dość grube. Następnym razem pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zamontowanie w kasku. Ja akurat mam kask Shoya Neotech 2. Jest to kask z otwieraną szczęką. Powiem szczerze, że miałem trochę problemu z zamontowaniem tych głośników w fabrycznych miejscach, ponieważ są większe. Trzeba nad tym się napracować, da się to zrobić, natomiast wymaga to trochę wysiłku. Sam interkom jest dość pokaźnych rozmiarów. Dla mnie wygląda dość kosmicznie.
W pierwszej chwili, jak się go bierze w rękę, wygląda tak sobie, powiem szczerze. Jest dość lekki, posiada złącz USB-C, którym się łączy ze słuchawkami i również służy do ładowania. Natomiast przy dłuższym kontakcie z nim rzeczywiście jest solidnie wykonany i pierwsze wrażenie tandetności mija. Natomiast chcę powiedzieć, jak to wygląda w użytkowaniu. Bo myślę, że takich recenzji jest dość mało po tym, jak ja przeszukiwałem sieć. Rozpatruję tutaj. Otóż producent tutaj zastosował zupełnie inne rozwiązanie niż konkurencja, czyli Scala czy Sena. Wygląda to w ten sposób, że na wyposażeniu mamy dwa mikrofony. Nie wzbudzało to na początku mojego zaufania. Tak to wygląda. Mikrofon pierwszy i mikrofon drugi. Przy kaskach otwieranych z reguły ten mikrofon jest na pałąku i to się sprawdza. Natomiast tutaj są oddzielne i, no tak jak powiedziałem, nie wzbudzało to mojego zaufania. Producent zaleca montaż mikrofonu przy tego typu kasku w tych miejscach. Tu i tu. Eksperymentowałem trochę z tym i najlepsze rezultaty osiągnąłem, gdzie zamontowałem jeden mikrofon w tym miejscu, a drugi mikrofon w tym miejscu, tutaj. Moi rozmówcy słyszeli mnie w takiej konfiguracji najlepiej. Myślę, że to jest dość cenna informacja dla osób, którzy szukają interkomów, a znają na rynku tylko takie firmy jak Sena, jak Scala czy Midland. No bo już pomijam tych, którzy używają typowo tanich Chińczyków, które w ogóle nie wzbudzają mojego zaufania. Uważam, że lepiej wybrać interkom markowego producenta ze względu na support, na gwarancję, no i na działanie tego, tak? Żeby nie brały się później opinie w sieci typu, że przy 120 nic nie słychać. Otóż, no oczywiście może być nie słychać, jeżeli jest to no, Chińczyk, no mówmy się szczerze. Na wyposażeniu mamy dość bogate akcesoria montażowe, ładowarkę samochodową tego typu, gdzie w trasie możemy się posłużyć i podłączyć, podładować. Mamy również ładowarkę sieciową, tak, podwójną. Cały komplet kabli, różnego rodzaju akcesoria do tego, żeby poprawnie zamontować ten kask. Ale wracając do tego, na czym ja postanowiłem się skupić, nagrywając ten film, czyli na działaniu z nawigacją i z telefonem. Na tym najbardziej mi zależało. No otóż ze sprawdzonych mi interkomów i testowanych, a tak jak powiedziałem, używałem Scali, testowałem Scalę. Ten interkom sprawdza się najlepiej w tym połączeniu i najlepiej gra muzyka. Są to dość duże głośniki, jest bardzo dobra jakość audio, na tym mi zależało, kiedy jeżdżę sam. Jest bardzo dobra jakość rozmowy z pasażerem przez interkom i bardzo dobra jakość rozmowy przez telefon. Tak samo komunikaty głosowe z nawigacji nie sprawiają żadnych problemów, są bardzo dobrze słyszalne i przede wszystkim zestaw funkcjonuje, nie zawieszając się, gdzie zacząłem mieć z tym problemy w Scali. Otóż występowały takie rzeczy, że gdy rozmawiałem przez telefon, był zestaw połączony z nawigacją, Scala potrafiła się zawiesić. W tym zestawie u Clira to nie występuje. Więc jeżeli szukacie zestawu, który nie jest tani, bo kosztuje ponad 1800 zł za dual pack, no to myślę, że warto wziąć pod uwagę tego producenta. Jeżeli komuś zależy na słuchaniu muzyki, również polecam ten zestaw. Z takich jeszcze ciekawostek to chciałem powiedzieć o tym, że zestaw dość nietypowo i też byłem do tego sceptycznie nastawiony, posiada czujnik ruchu.
Otóż służą do tego, aby podgłaszać, ściszać następny utwór, wywołać lub cofnąć się do poprzedniego utworu, odebrać, zakończyć połączenie. Przepraszam Was. Zakończyć połączenie, nie trafiając na przyciski, aczkolwiek jest to bardzo proste, nawet w grubych rękawiczkach, ponieważ te przyciski są dość mocno wyczuwalne. Klawisz funkcyjny, klawisz głośności do góry, klawisz w dół, odebranie i wyłączenie rozmowy. Również zestaw posiada komendy głosowe, które można sobie nagrać lub korzystać z Siri bądź asystenta Google. Jest to dość bardzo proste. Montaż. Właśnie, montaż. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że uchwyt montuje się na śrubki do kasku. Natomiast tutaj, w przypadku tego producenta, mamy albo tego rodzaju klips, który możemy sobie zapiąć pod kołnierz kasku i na skorupę. Jest to tak, tak to wygląda. Nie wzbudzało to mojego zaufania, natomiast testowałem ten kask, ten interkom przypięty do kasku właśnie tym klipsem i bez problemu, nawet przy większych prędkościach się sprawdzał. Natomiast w swoim kasku, co później pokażę, no będę musiał go przykleić na coś takiego. Zobaczymy, to nie wzbudza mojego zaufania. Aczkolwiek wierzę w to, że będzie dobrze. Pokażę to później, to zobaczycie, jak to wygląda. Długo za bardzo nie ma się co rozwodzić na temat tego interkomu. Najważniejsze cechy to jest to, że łatwo się paruje z dwoma urządzeniami Bluetooth. Bardzo fajnie działa, szybko, sprawnie. Telefon bardzo szybko odszukuje zestaw. Nie trzeba czekać, jak w porównaniu z poprzednim interkomem, który używałem. Tam zajmowało to nawet do 1,5 minuty, tutaj dosłownie kilka sekund i zestaw działa. No i tak jak powiedziałem, świetna jakość rozmów, bardzo dobry dźwięk zarówno z rozmów, jak i ze słuchania muzyki. I cóż, później pokażę, jak wygląda to zamontowane w kasku. No więc tak, zestaw jest zamontowany. Powiem Wam, że pomimo tego, że wcześniej był tu zamontowany ten zestaw na jesieni, spodziewałem się, że pójdzie mi to dużo szybciej i pomimo mojej sprawności manualnej troszeczkę mi się z tym zeszło. Wygląda to w ten sposób. Zaryzykowałem, przykleiłem uchwyt. Zobaczymy, jak się to sprawdzi w praktyce. Myślę, że jak zacznę już jeździć niebawem, nagram jeszcze jeden film z troszeczkę głębszą treścią i myślę, że pójdzie mi lepiej, a moje błędy teraz przy pierwszym filmie mi wybaczycie. I powiem, jak on się sprawdza po kilku tygodniach po prostu jazdy. Pokażę tylko, że tak naprawdę dość trudno tutaj było zamontować te głośniczki, bo one są dość duże. Ja nie wiem, czy to widać. Musiałem to zrobić pod kątem. Natomiast wybrałem taki kąt, żeby nie ubierało w uszy. Także ja nic nie czuję. Jak założę kominiarkę, będzie jeszcze lepiej. Na tą chwilę jest to dość wygodnie. Dodam jeszcze tylko, że oczywiście do zestawu, do tego interkomu można pobrać sobie apkę na OS-a i na Androida i zarządzać interkomem z poziomu telefonu. Także to na razie tyle. Za błędy w nagraniu przepraszam. Mam nadzieję, że Wam będzie się to podobało. Jak będą jakieś pytania, napiszcie. A ja obiecuję, że nagram jeszcze jeden film o tym interkomie Uclear Motion 6. Po tym, jak pojeżdżę z nim więcej niż weekend. Także dzięki bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich, a w szczególności grupę Kawasaki Poland na Facebooku.